Około godziny 9 doszło do kolizji trzech samochodów w miejscowości Sówczyn. O zdarzeniu mówi aspirant Robert Gładysz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Około godziny 9 rano kierujący samochodem Honda Odyssey w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych, jak również niezachowania niezbędnego odstępu między pojazdami, uderzył ze znaczną siłą w poprzedzający pojazd marki Dacia Logan, bankowóz przewożący wartości pieniężne, który w wyniku uderzenia przemieścił się i uderzył w kolejny poprzedzający pojazd marki BMW. W wyniku zaistniałego zdarzenia obrażeń ciała doznał jeden z konwojentów bankowozu. Został odwieziony do szpitala powiatowego w Brzesku. Oczywiście ze względu na występujące natężenie ruchu na drodze numer K4 każde zdarzenie drogowe powoduje momentalne spiętrzenie ruchu, aczkolwiek w wyniku sprawnych działań policji, straży pożarnej wydzielono dwa dodatkowe pasy ruchu i po kilkunastu minutach ruch, co prawda utrudniony, ale odbywał się w obu kierunkach. Jeszcze co najważniejsze, czy kierujący byli trzeźwi? Tak, wszyscy trzej kierujący byli trzeźwi, także skończyło się na obrażeniach jednego tylko z pasażerów. Wiosenna aura sprzyja rozluźnieniu, dlatego apelujemy do kierowców o większą koncentrację na drogach. Zbigniew Filar, Tarnowska TV.